Pani senator Małgorzata Kopiczko jest gościem Radia 5. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam, radio słuchacze Radia 5. I o drugiej kadencji o kolejnej kadencji Dziś porozmawiamy zupełnie inny układ sił w senacie tej drugiej kadencji, pani kadencji. Jak pani to przyjęła na samym początku. Oczywiście wszystko to, co w, stało się w senacie, przyjęłam y, powiem uczciwie ze zdziwieniem ze względu na to, że. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 48 mandatów i w związku z tym jest to największe zaufanie społeczne, które dostaliśmy i wszystko wskazywało na to, że to marszałek Senatu Stanisław Karczewski powinien kierować tym Senatem. Niestety stało się inaczej. Został zawarty tak zwany pakt senacki, czyli porozumienie ugrupowań opozycyjnych, Koalicja Obywatelska, PSL oraz osoby niezależne które wybrały swojego kandydata, a kandydatem tym jest pan Tomasz Grocki, Platforma Obywatelska. I jak pani widzi współpracę właśnie z obecnym szefem Senatu? Marszałkiem Senatu. Panie redaktorze, pierwsza taka sprawa, która już po wyborze marszałka stała się w Senacie, co mnie bardzo zdziwiła, to był podział, jeżeli chodzi o stanowiska wicemarszałków. Ze względu na to, że tak jak powiedziałam na nasze ugrupowanie otrzymało największe poparcie społeczeństwa, otrzymaliśmy tylko jedno stanowisko wicemarszałka, został nim oczywiście Stanisław Karczewski, natomiast pozostali wicemarszałkowie to jest jeden wicemarszałek, marszałek Bogdan Borusewicz, również reprezentujący Platformę Obywatelską. Następnie marszałek to jest pan Michał Kamiński To jest Polskie Stronnictwo Ludowe A następnym marszałkiem została pani Gabriela Morawska-Stanecka Sojusz Lewicy Demokratycznej Ja uważam, że jako ugrupowanie największe Powinniśmy przynajmniej mieć dwóch wicemarszałków I to wypadku? takie dla mnie było największe zdziwienie w tym wypadku każda siła polityczna ma swojego marszałka i wicemarszałka. Tak, tak to wygląda mniej więcej w Senacie. Senat staje się no, w pewnym sensie takim głosem opozycji w naszym parlamencie. Nie odnosi Pani tego wrażenia, bo jest pół na pół opozycji i partii rządzącej, no i jest tych trzech senatorów, którzy są niezależni, o których będzie toczyła się walka. Tak, ja, ja wyrażam przekonanie, zresztą tak powiedział nowo wybrany Marszałek Senatu, że Senat będzie taką może nietotalną opozycją. No ja mówię, ja wyrażam przekonanie, że nie będzie totalną opozycją, że my będziemy tam dyskutować na argumenty, będziemy rozmawiać konstruktywnie, że będziemy przyjmować dobre ustawy. I oczywiście te osoby, które są osobami niezależnymi, to od nich będzie wiele zależało, czy daną ustawę poprą. Tylko dlatego, że tak będzie koalicja obywatelska. Chciała czy po prostu będą mieli własne zdanie niezależne i będziemy dyskutować nad każdą ustawą i będziemy wprowadzać to, co jest dobre dla społeczeństwa. A przed wyborem marszałka tu media dosyć głośno informowała o tym, że toczyła się mocna walka wśród senatorów, mocne namawianie i, i przeciąganie senatorów na swoją stronę. Widziała Pani, była pani świadkiem właśnie takich dyskusji politycznych i tworzenia koalicji, tworzenia większej siły w Senacie? Trwały, panie no to redaktorze. Oczywiście, głos dyskusje. Jest ważny. Tak, trwały oczywiście dyskusje. Dyskusje polegające na tym, na przekonaniu, że, że e, prosimy, żeby poprzeć naszego e, marszałka senatu Stanisława Kaczewskiego ze względu na to, że nasze ugrupowanie formuje nowy rząd. Pan premier Mateusz Morawiecki stworzył ten nowy rząd, że ten rząd będzie prowadził politykę państwa i dla dobra społeczeństwa dobrze jest, jeżeli i Sejm, i Senat jest w rękach jednego ugrupowania. I to były takie rozmowy. Ja nie byłam świadkiem żadnego przeciągania czy straszenia. Nie daj Boże, dziś w jakichś stacjach słyszałam. Tego nie było. No, była nie miało mowa o to też miejsca. o przekupywaniu na przykład. Nie, o przekupywaniu Również nie. Tutaj raczej... Różne stanowiska były obiecywane. Ja, ja tego nie słyszałam, nie byłam świadkiem. Ja myślę, że tutaj raczej, jeżeli chodzi o przekupywanie, to można o to bardziej posądzić koalicję obywatelską. Bo jeżeli, tak jak tutaj powiedziałam, wicemarszałkiem jest partia, która ma dwa mandaty w Senacie, czyli na przykład SLD, albo PSL, która ma trzy mandaty w Senacie, no to tutaj chyba raczej te stanowiska zostały podzielone za tych a, a my takich rozmów nie prowadziliśmy. Prowadziliśmy takie rozmowy merytoryczne y, związane z tym, że będzie tak lepiej dla dobra y, tych dobrych uchwał, które będziemy wprowadzać w niedługim czasie, ale i też następne, które będą, będzie y, pan premier Mateusz Morawiecki ze swoim rządem najpierw procedował w Sejmie, a potem w Senacie. A nie sądzi pani, że dla dobra chociażby demokracji, demokracji parlamentarnej. To jest dobry układ. Jedna izba, czyli Sejm jest właśnie w rękach partii rządzącej, no jest taki nadzór ze strony Senatu, który jest w rękach, w którym większość ma opozycja. No i są dwa głosy. Jak gdyby to nie jest dobre dla demokracji? Nie, nie, ja nie, nie powiedziałam tego, że to jest złe. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało na co dzień. Naprawdę z wielką uwagą będę, będę śledziła wszystkie obrady Senatu, zresztą zawsze jestem obecna i i będę będę wysłuchiwała się w ten głos tej opozycji jak będą nasze uchwały procedowane czy będą to głos, głosy konstruktywne przeciwko i merytoryczne czy tylko nie będą głosowane te ustawy wprowadzane przez rząd tylko dlatego, że nie bo nie tak nie chciałabym, żeby to w ten sposób się odbywało. Jeżeli to będzie merytoryczne i będzie rzeczywiście uzasadnione to głosowanie przeciw naszą ustawą, to niech to wy Brzmi, niech te osoby uzasadnią swój wybór, i tak jak my tutaj powiedzieliśmy wcześniej, te osoby niezależne niech też wypowiedzą swój głos, bo one później będą też rozliczane. Zostały wybrane przez konkretną grupę społeczeństwa, która również oczekuje na pewno pewnych zachowań dotyczących, tak jak powiedziałam, zmiany w społeczeństwie i tych zasad, które wcześniej zostały ustalone. Czyli obecnie trwa obserwacja. Senatorowie się badają, się poznają. No a później przyjdzie czas na pracę. No cały czas jest czas na pracę, nie będzie chyba czasu nawet, żeby chorować, bo jak ja już mówiłem, że teraz w Senacie liczy się każdy głos, prawda? Tak, bardzo, bardzo ważne. Każdy senator. Jest, każdy senator jest bardzo ważny, tak jak ja wcześniej powiedziałam, ja byłam obecna raz tylko w czasie ciężkiej choroby, bo to zawsze każde może się zdarzyć, tak i tutaj rzeczywiście będą potem ciekawe głosowania. Natomiast powiem o, o moim ugrupowaniu akurat tutaj y, senatorowie Sprawiedliwości y, są zawsze. Y, bardzo skuteczni w tym, że jednak staramy się być obecni, i chyba tylko bardzo ważne powody spowodowały to, że ktoś nie był w czasie głosowania. Ale tak naprawdę jesteśmy bardzo zdyscyplinowani, sami się dyscyplinujemy, nie musi nawet pan marszałek nas dyscyplinować. My wiemy, jaka jest rola nasza, jaka jest waga naszej pracy, a poza tym mamy szacunek do społeczeństwa, które nas wybrało w związku z tym kolejny raz chciałabym podziękować na antenie wszystkim tym wyborcom którzy oddali głos na moją osobę i, i ja sama mogę powiedzieć że zrobię wszystko żeby dobre ustawy były wprowadzane No to teraz o pani działalności w Senacie pomówmy jakie obszary jakie miejsce w tej kadencji pani dla siebie widzi Panie redaktorze, zostałam wpisałam się i zostałam przyjęta do komisji ustawodawczej, bardzo ważnej komisji, bo to jest właśnie komisja, w której tworzą się ustawy, w której procedujemy również takie ustawy, które my jako senat możemy składać jesteśmy pomysłodawcami, jak również jestem w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, bo to jest komisja ważna dla mnie z racji pełnionego zawodu. Zawodu nauczyciela. Czyli dwie takie komisje. To dwie komisje? Chyba Nie bardzo się zmieniło od poprzedniej edycji, od poprzedniej yy, kadencji. Tak, powiem, byłam w komisji emigracji, w łączności z Polakami za granicą, ale może powiem tutaj na antenie, dlaczego nie jestem. Tej komisji, chociaż jest to dla mnie bardzo przykre, i też dostałam wiele maili, telefonów od Polonii, od Polaków poza granicami, gdzie miałam okazję z panem marszałkiem uczestniczyć w wielu spotkaniach i wydarzeniach, ale ja nie jestem w stanie być w tej komisji i którą reprezentuje Pan Marszałek Tomasz Grocki ze względu na to, że Marszałek Stanisław Karczewski był osobą bardzo lubianą, konsolidacyjną, i tak naprawdę wszystkie wizyty nasze były bardzo serdeczne i miłe. I Polonia jest bardzo zawiedziona po tych wszystkich mailach, telefonach, które otrzymałam. Polonia jest bardzo, bardzo zawiedziona i dlatego stwierdziłam, że ja również nie będę członkiem tej komisji i chciałabym, teraz będę, będę obserwowała, jak ta komisja będzie pracowała pod wodzą pana marszałka Tomasza Korckiego. To może dlatego, że nie znają pana marszałka jeszcze. Być może Polonia tak nie jest, zna. chociaż to nie jest osoba nieznana, tak? bo tak samo cztery lata ja mogłam śledzić, jeżeli mnie ktoś pyta o tą osobę, o, to, o, to, o tę osobę, to powiem tak, też pan marszałek był często nieobecny podczas wcześniejszych posie, dziewiątej kadencji Senatu. Być może to, że, zarab, że zajmował się swoją pracą zarobkową. W związku z tym ja nie miałam kontaktu, bo są na przykład senatorowie Platformy, z którymi miałam większy kontakt, byli komunikatywni, rozmawiali często na różne tematy, ze mną dyskutowali. A tutaj powiem szczerze, że pan Tomasz Grocki jest osobą, która nie nawiązuje kontaktów, często na nawet nie widzi, że idzie senator i nie mówi dzień dobry, jestem kobietą. To przecież nie będę mówiła panu marszałkowi. No mam nadzieję, że będąc marszałkiem będzie wszystkim nam, senatorom, mówił dzień dobry i, i szanował kobiety. Ja powiem szczerze, że ja miałam kontakty z panią Gabrielą Morawską-Stanecką podczas pierwszego posiedzenia senatu. Bardzo miły taki kontakt jak kobiety. Rozmawiałyśmy w jakich zespołach będziemy, w jakich komisjach. Na przykład na, na, po pierwszym kontakcie bardzo dobrze y, oceniam y, tą panią wicemarszałek. To może lepiej. By Mam nadzieję, że się żeby pani, żeby pani, żeby kobieta była marszałkiem senatu. O, to tak, to, to jest bardzo dobra, To jest bardzo dobra podpowiedź. W takim razie spróbuję podpowiedzieć Panie redaktorze, że, że kobieta, tak, kobiety są y, chyba. Bardziej konsolidacyjne to jest jedno, ale też no, nawiązują lepsze kontakty, są, są bardzo sympatyczne, przy, przyjaźnie nastawione i może mniej by było takiej, takiej buty, takiej totalnej opozycji. No, jest to jakieś rozwiązanie, podpowiem to. Praca w Senacie się rozpoczyna. Senatorowie rozpoczynają pracę. Kiedy kolejne posiedzenie? Czekamy na ogłoszenie, myślę, że, że teraz jeszcze jutro, nie tak, wtorek, się. Nie tak. do Warszawy. Natomiast my jeszcze będziemy te nasze komisje też będą się spotykały i będziemy wybierać wicemarszałków, bo dopiero mamy wybranych wiceprzewodniczących, przepraszam, bo dopiero wybraliśmy przewodniczących. Na 20 komisji my mamy sześć komisji jako Prawo i Sprawiedliwość, co też sądzę, że jest zbyt małą liczbą, jak na to zaufanie społeczne, bo nawet biorąc pod uwagę 50, 49 na 51 opozycji, to przynajmniej powinniśmy mieć tych komisji 8, 9, a mam tylko 6. Nie wiem, czy jeszcze jakieś ustalenia nastąpią, ale podejrzewam, że jeżeli chodzi o przewodnictwo, to już nie. Ale czekamy na to, ile dostaniemy wiceprzewodniczących. To oczywiście ustali yy, porozumienia obywatelskie. To wszystko trwają dyskusje. Dziękuję tak, bardzo trwają. za rozmowę. Dziękuję bardzo. I na pewno będziemy się w tej kadencji jeszcze nie raz spotykać. Dziękuję bardzo, Dziękuję bardzo, Pani bardzo panie senatorze, za zaproszenie. Serdecznie pozdrawiam rady słuchaczy. Małgorzata Kopiczko była gościem Radia 5.